Cześć wszystkim, z tej strony Anwarkon. Witam Was w kolejnym materiale unboxingowym z serii Bakugan Battle Planet. Tym razem przygotowałam kolejny, już trzeci z rzędu właściwie, zestaw startowy, a jest nim dzisiaj zestaw startowy z Ventus Truncaniusem. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam to imię tego Bakugana. Ventus Truncanius, domena Ventusa jest jego domyślną domeną, dlatego tutaj nie mamy żadnego dopiska. Oprócz tego w tym zestawie mamy jeszcze Aquos Viceroxa i Darkus Niliusa. Swoją drogą to już jest trzeci Nilius w mojej kolekcji i szczerze mówiąc trochę mnie to wkurza, że tyle się powtarza ten Bakugan. Jakby Niliusa dali tutaj w innej domenie, no nie wiem, w Chaosie, Aureliusie, Aquosie, cokolwiek, tylko nie właśnie w Darkusie, to byłoby dużo lepszym rozwiązaniem. No i teraz tak, podobnie jak w przypadku poprzednich dwóch, trzy paków, ten także pochodzi z pierwszej połowy siódmej fali, w związku z czym tutaj mamy właśnie przeniesiony znaczek ze stopniem trudności Bakuganów i z tej tutaj krótkiej informacji już wiemy, że Truncanius to jest drugi stopień trudności, natomiast z tyłu standardowo mamy rendery 3D Bakuganów, które znajdują się w tym zestawie, czyli Truncaniusa, Niliusa i Viceroxa. U góry aplikacja, ale ogólnie nic specjalnego tutaj się z tyłu nie zmienia, więc cóż, odpakujmy ten zestaw i zobaczmy, jak prezentuje się Ventus Truncanius poza tym swoim opakowaniem, tak samo jak reszta Bakuganów. Odpakuję i zobaczymy, jak prezentuje się poza swoim opakowaniem. W porządku, poszło szybko, sprawnie. Na początek tutaj mamy oczywiście tą instrukcję malutką. Na szybko ją przejrzymy. Jeżeli chodzi tutaj o listę Bakuganów, to nic się tutaj właściwie nie zmienia, bo to jest cały czas ta sama fala, którą w poprzednich dwóch odcinkach wałkujemy, można powiedzieć. Więc to na razie na bok nas nie interesuje. Natomiast po drugiej stronie mamy instrukcję składania Truncaniusa. I tak jak widzicie, mamy tutaj 8 kroków składania tego Bakugana. Nie wygląda to na trudnego Bakugana. Zobaczymy, jak przyjdzie nam do składania, więc na razie tą instrukcję odłożę na bok. A teraz zobaczmy rdzenie, jakie idą w tym zestawie. I teraz tak, mamy ognistą piąstkę, DNA, zieloną piąstkę, ognistą piąstkę, tarczę i zieloną piąstkę. Ale zobaczmy, co kryją te rdzenie tak naprawdę. I mamy pierwszą zieloną piąstkę, to jest -1 punkt damage. I jest to baku rdzeń o oznaczeniu 8. Kolejne to jest +300 B power. Jest to tarcza oczywiście. I jest to rdzeń oznaczony numerem 26. Kolejny baku rdzeń to jest +5 punktów damage. Jest to ognista piąstka i ma ona oznaczenie 16. Kolejny rdzeń, zielona piąstka, to jest +100 B power oraz Darkus i Pyrus otrzymują dodatkowo 3 punkty damage. I jest to rdzeń o oznaczeniu 11. Kolejne mamy DNA i jest to +500 B power i -1 punkt damage. Jest to rdzeń o oznaczeniu 43, a kolejne i ostatnie już baku rdzeń to jest +5 punktów damage, jest to ognista piąstka oczywiście i tak samo jest to numer 16. To jest chyba w ogóle identyczne baku core, tak, to jest identyczne baku core do tego poprzedniego, czyli dostajemy dwie identyczne czerwone piąstki w tym zestawie. Na razie jednak rdzenie odłożę tutaj na bok, żeby nam nie przeszkadzały i spójrzmy na karty. Najpierw je oczywiście podzielę na karty supermocy i karty postaci. I teraz tak, zacznijmy w takim razie od Viceroxa. Vicerox, którego omawiałam w poprzednim właściwie odcinku, kiedy miałam okazję przyjrzeć się jego wersji Diamond. Bakugan ten potrzebuje pomarańczowej tarczy i czerwonej ognistej piąstki, jeżeli chodzi o rdzenie. Podstawowy poziom mocy 200 B-Power i 7 punktów damage. Generalnie bazowe statystyki nie są najgorsze. 200 B-Power jest trochę słabym wynikiem, ale 7 punktów damage już jest całkiem fajnym. Natomiast szkoda, że to jednak na nic się nam nie zda, ponieważ ten Bakugan nie posiada praktycznie żadnej ewolucji poza ewolucją Diamond, która, jak przypomnę, tutaj z boku ją jeszcze wyświetlę. Ewolucja kosztuje 3 karty energii, a po niej otrzymujemy podstawowy poziom 700 B-Power i niezmiennie 7 punktów damage, co jest trochę kiepskim wynikiem. Naprawdę jest to słaba karta, dlatego że za 3 karty energii tylko 700 B-Power mocy. No niektóre Bakugany, jak chociażby ten Truncanius, ma podstawowy poziom mocy 700 B-Power, więc sorry, ale to jest
jest słaby wynik, jeżeli chodzi o ewolucję, a innych ewolucji ten Bakugan nie posiada, więc naprawdę jest to niewykorzystany potencjał, jeżeli chodzi o tego Aquosa. Trochę szkoda, no ale najwyraźniej nie wszystkie Bakugany muszą być silne. Jeżeli chodzi tutaj też jeszcze o ten art, no to też jak w poprzednim odcinku mówiłam, z jednej strony mi się podoba, jak jest zaprojektowany Vystrox, ma bardzo ciekawą formę, natomiast ta część, którą tu ma w pysku, odbiera mu trochę tej organiki, jak gdyby, to znaczy, no, strasznie przez to wygląda mechanicznie. To był ogólny problem Bakuganów z pierwszego sezonu, tak naprawdę. No ale dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi o Vystroxa. Od razu jego kartę tutaj odłożę na bok, żeby nam nie przeszkadzała. O, a kolejnym Bakuganem jest Darkus Nilius. Jeżeli chodzi o Niliusa akurat, temu Bakuganowi już właściwie przyglądałam się kilka razy. Bakurdzenie, jakich potrzebuje ten Bakugan, to zielona piąstka i DNA. Podstawowy poziom mocy to 500 B-Power i 2 punkty damage. Bardzo mało punktów damage, natomiast B-Power jest dość solidny. Teraz jak już pierwszy sezon się zakończył, to można z czystym sumieniem ocenić tak naprawdę, czy Nilius jest dobrym Bakuganem, czy nie. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, jakie ma karty ewolucji, no to jest tutaj całkiem ciekawie, ponieważ otrzymujemy dla Niliusa aż 3 karty ewolucji, które tutaj postaram się obok pokazać. Mamy ewolucję Hyper, Titan i ewolucję Diamond. Pierwsza ewolucja Hyper kosztuje nas 3 karty energii, a po ewolucji otrzymujemy 800 B-Power mocy podstawowej i 3 punkty damage. Czyli nie jest to jakiś duży skok w stosunku do pierwszej formy Niliusa, natomiast karta posiada jeszcze efekt zwycięstwo, że można odłożyć kartę do jak gdyby tego stosu kart odrzuconych w zamian za 2 punkty damage dodatkowe, czyli mamy już 800 B-Power i 5 punktów damage. I można to użyć wielokrotnie. Następną ewolucją Niliusa jest ewolucja Titan. Ta karta kosztuje nas już 6 punktów energii, 6 kart energii właściwie. Po ewolucji otrzymujemy 1300 B-Power i 4 punkty damage, a także po raz kolejny mamy efekt tej karty, także zwycięstwo, że możemy odrzucić kartę w zamian za 4 punkty damage. Co prawda koszt tej karty jest dość wysoki, bo 6 kart energii jednak nas to kosztuje. To jest sporo, natomiast no, nie jest to najgorsza karta. Nazwijmy to, nie jest to najgorsza karta. No i jeszcze jest ostatnia ewolucja. Ewolucja, którą omawiałam już w jednym z poprzednich materiałów, gdzie miałam właśnie okazję odpakowywać Diamond Niliusa. Karta Diamond Niliusa kosztuje 7 kart energii. Po ewolucji mamy 1500 B-Power i 8 punktów damage. Niestety w tej karcie brak już jest efektu, natomiast no jest to zdecydowanie zbyt wysoki koszt w stosunku do otrzymanego B-Power po ewolucji, więc Diamond Niliusa jest akurat mało opłacalną kartą, ale pozostałe dwie ewolucje myślę, że są całkiem fajnymi kartami. Generalnie też najlepszy Nilius Core, jakiego mamy w całej tej serii Battle Planet, to zaskakująco jest Chaos Nilius, więc moim zdaniem nawet poniekąd są obydwa te Bakugany na równi. Natomiast nie wiem, którego Niliusa bym wolała użyć, ale chyba Darkusa, ze względu na to, że w ogóle chciałabym grać Darkusem. Natomiast czy bym go użyła ostatecznie? No fajnie byłoby poeksperymentować. Jest to, myślę, całkiem opłacalny Bakugan. Ja wiem, że nie wspominałam o tych wszystkich niuansach w stosunku do Niliusa w moich poprzednich materiałach, ale teraz w momencie, kiedy seria już jest zakończona, to jest łatwiej to wszystko, że tak powiem, mówić, ponieważ no wszystko jest już zakończone, więc no nic się nie zmieni, nic nowego się nie pojawi i, że tak powiem, inne Bakugany nie mogą już przyćmić na przykład danego Bakugana, który już jest dobry, więc albo już nic więcej nie może zepsuć danego Bakugana. No to są takie niuanse, które można zwracać uwagę dopiero po czasie. No jeszcze oczywiście jest tutaj ładny art z Darkus Niliusem, te jego dziwaczne skrzydła. Mimo wszystko zdecydowanie wolę jego wersję z drugiego sezonu Armored Alliance, którą też pokażę z boku. Ma właśnie taki wygląd bardziej organiczny, naturalny. Te skrzydła przede wszystkim nowego Niliusa są no, takie jak być powinny, wreszcie to są skrzydła, bo to co było tutaj na tej karcie, przy tym starym Niliusie, nie wyglądało to na pewno zbyt naturalnie, nazwijmy to. Ja wiem, że Bakugany to Bakugany, ale no takie były moje odczucia. Ale dobra, mniejsza o kartę Niliusa, odłożę ją tutaj na bok, żeby nie przeszkadzała. I czas na ostatnią kartę postaci w tym zestawie, a jest nią karta dla Truncanius Ultra, Ventus
Vulcanus Ultra. No i cóż, spójrzmy czym ten Bakugan się charakteryzuje. Generalnie zostały wydane tylko 3 wersje Trunkaniusa Ultra: Ventus, Darkus i Pyrus. Nie ma innych domen dla tego Bakugana, zresztą on był wydany w ostatniej fali i tak jakoś wyszło po prostu. Jeśli chodzi o rdzenie, jakie potrzebuje ten Bakugan, potrzebuje czerwoną piąstkę i zieloną piąstkę. Podstawowy poziom mocy to jest 700 B-Power i 1 punkt damage. Jeżeli chodzi o bazowe statystyki, nie jest to taki zły Bakugan tak naprawdę. 700 B-Power jest dość solidnym punktem zaczepienia, jeżeli chodzi o początek gry. Natomiast jeżeli chodzi o ewolucję, jaki posiada Trunkanius, to Trunkanius posiada właściwie tylko jedną ewolucję, a dokładnie ewolucję Titan. Karta Titan Trunkaniusa Ultra kosztuje 6 kart energii. Po ewolucji mamy 900 B-Power i 8 punktów damage. Mamy tutaj efekt zwycięstwa. W momencie, kiedy przeciwnik zagra kartą flip tej tury, możesz pobrać kartę do ręki, jak gdyby. Generalnie na początku każdej tury bierzemy po jednej karcie, więc dodatkowa karta supermocy w ręku jest moim zdaniem trochę na wagę złota w tym momencie, bo już jest w naszym ręku i właściwie no nie można, w momencie ataku zawsze mamy ją po prostu, możemy coś wykorzystać. Nie jest to oczywiście najlepsza ewolucja dla Trunkaniusa. Dużo lepszą wersją tego Bakugana jest jego wersja Darkusa, która, jeżeli chodzi o rdzenie, potrzebuje tutaj, jak widzicie, magiczną tarczę i ognistą piąstkę. Jego podstawowy poziom mocy wtedy wynosi 400 B-Power i 2 punkty damage. Oczywiście jest to słabiej, jeżeli chodzi o stosunku do Trunkaniusa Ultra Ventusa. Natomiast są to i tak nadal solidne statystyki, ale jego moc objawia się dopiero, kiedy ewoluuje Hyper Trunkaniusa Ultra, bo karta kosztuje tylko 2 karty energii, a uzyskujemy 700 B-Power mocy podstawowej i 5 punktów damage, plus mamy jeszcze dodatkowy efekt zwycięstwo. Możesz odrzucić kartę flip. Po polsku u nas zostało to przetłumaczone jako karta zmiany, bez sensu, ale takie wyjaśnienie dla tych, co nie wiedzą, co jest flip card. I jeśli to zrobimy, no to dostajemy dodatkowo 5 punktów damage, więc 700 punktów damage plus 5 punktów plus 10 punktów damage jest naprawdę solidną statystyką. Więc w stosunku do Ventus Trunkaniusa Darkus prezentuje się lepiej, chociaż moim zdaniem nadal są dość porównywalne oba te Bakugany. No i na końcu jeszcze mamy tutaj art z Trunkaniusem Ultra. Generalnie w tej domenie pojawił się dopiero w drugiej części pierwszego sezonu, kiedy tam ekstra ekipa podróżowała po świecie i wykonywała zadanie dla Bentona. Jeżeli chodzi jeszcze o design jest w porządku, myślę, trochę dziwny, natomiast no nie wiem, nie wydaje wam się, że to wygląda trochę tutaj dziwnie, taka jak gdyby powiększona szyja, w ogóle kargo, dziwnie to wygląda, naprawdę dziwnie, wydaje mi się, że coś tutaj zostało pokręcone z anatomią, czy siak. No ale generalnie design, okej, nie mam zastrzeżeń, wymyślili co wymyślili, ale dobra, na razie odłożę tutaj tą kartę, niech sobie stoi, no i zobaczmy, co my tutaj dostajemy w tym zestawie. Już na pierwszy rzut oka rzuca nam się karta flip card i ta karta nazywa się Kamienna Siła. Kosztuje nas 1 kartę energii, czyli dość niewielki koszt. No i to tłumaczenie, karta zmiany. Serio, po co? Dlaczego to tłumaczenie jest zmianą? Przecież to jest bez sensu, litości. Naprawdę nie wiem, po co oni w ogóle chcieli tłumaczyć te karty. Z jednej strony to jest fajne, bo ci, co nie znają angielskiego, mogą mieć ułatwioną sprawę, ale z drugiej strony dzisiaj raczej dużo osób rozumie angielski w stopniu podstawowym, jeżeli chodzi przynajmniej o młodszą część, młodsze pokolenie, więc no nie wiem, to tłumaczenie jest dla mnie trochę niepotrzebne, a już szczególnie takie tłumaczenie. No ale dobra, zobaczmy w każdym razie, jaki ma efekt ta karta. A efekt ma następujący: Stop Aurelius. Jeśli tak zrobisz, zmień tę kartę w kartę energii. Innymi słowy, możemy zastopować tą kartą Aureliusy, a zmiana później tej karty w kartę energia jest fajną opcją, bo nie pozbywamy się tej karty, tylko możemy jej później użyć jako dodatkowy zapas energii. To jest fajna opcja. Jeżeli chodzi o art, to mamy tutaj właśnie z tyłu widzimy Bakugana Aureliusa. To jest chyba Gorin, z tego co pamiętam. Szarżuje na niego Trox, który ma zrobiony ciekawą kolorystykę. Mi to przypomina trochę ten kamuflaż, którego użył Lumino Dragonoid swego czasu. Nie wiem, czy kojarzycie taką kolorystykę Moro. To teraz coś takiego mniej więcej mi się kojarzy, jak patrzę na tego Troxa. I to jest całkiem fajny element. No ale dobra, odłożymy tą flip sobie tutaj na bok, żeby nam nie przeszkadzała. I mamy kolejną kartę, którą jest... Jest to Oddech Aquosa. Karta kosztuje 3 karty energii. Jest to karta akcji oczywiście. I efekt tej karty jest następujący. Dobierz 2 karty. W sumie nie jest to takie głupie, no bo jak mówiłam już, na początku każdej tury możemy wziąć maksymalnie tam 1 kartę dodatkową. Bo na początku w ogóle rozgrywki bierzemy 5 kart, a później już co turę tylko 1. Więc jak możemy
możemy dobrać dwie karty do ręki, to jest spoko opcja, bo może nam się trafić fajna karta, którą możemy później zastosować, ewentualnie poświęcić, no zrobić cokolwiek. Jest to na pewno opcja ok. 3 punkty energii, czy to dużo? Jak za ten efekt? No może trochę za dużo, chociaż to jest jeszcze w granicach, że tak powiem, akceptowalnych, jeżeli chodzi o punkty energii. No i jeżeli chodzi o art tutaj, no to mamy oczywiście po raz kolejny w ogóle. Fate Ninja jest jednym z Bakuganów, który jest najczęściej pokazywany chyba na kartach. Jednym z częściej pokazywanych Bakuganów. Okej, odłożę na razie tą kartę na bok, żeby też tu nie przeszkadzała. I dalej ostatnią kartą jest karta dla Darkusa i nazywa się ona Uderzenie Darkusa, jakby nie patrzeć. Darkus Blast. Karta kosztuje nas 6 punktów energii. To jest, no, dość sporo. Niezaprzeczalnie jest to dość sporo. Jest to natomiast karta akcji, a jej efekt jest następujący. Plus 1200 B-Power. No i to jest dopiero dobra karta. 1200 B-Power? No come on, przecież to jest niesamowita liczba. Dzięki takiej karcie, nawet że ona kosztuje 6 punktów energii, to i tak chyba nadal jest opłacalna w tym wszystkim, bo nieczęsto dostaje się kartę, która dodaje ci 1200 B-Power, prawda? Natomiast na arcie mamy tutaj przedstawionego Miliusa. Fajnie wygląda, naprawdę fajnie. No i te dziwne skrzydła nadal. Nadal tak czy siak wolę to, co zrobili w drugim sezonie z Miliusem. Te były dość oryginalne, ale jednak zbyt odjechane, jeżeli chodzi o ten brak organiki, można powiedzieć. Odłożę ją na razie na bok, bo to by było na tyle. Teraz przyszła kolej, żeby zająć się Bakuganami. Mamy oczywiście Niliusa i Weistroxa. Odpakuję szybko jeszcze Trunkaniusa i zaraz przejdziemy dalej. Okej, poszło szybko i sprawnie. Najpierw omówię Bakugany Core, które idą w tym zestawie, a później przyjrzymy się Bakuganowi Ultra. W sumie najważniejszemu elementowi moim zdaniem z tego zestawu. Najpierw Nilius, bo jemu nie będę poświęcać jakoś dużo uwagi, bo tego Bakugana już 2 razy omawiałam i szczerze mówiąc nie chce mi się tego robić trzeci raz. Więc jeżeli ktoś jest ciekawy, co sądzę o Niliusie, to zapraszam albo do pierwszego filmu, albo do drugiego z Maxotaurem, ewentualnie jeszcze do trzeciego z Diamond Niliusem Core, bo tam bardziej się skupiałam jeszcze na tym Bakuganie niż teraz zamierzam, bo no to co mogę powiedzieć, detale zewnętrzne są fajne, naprawdę jest to ładnie zrobione, kolorystyka i wszystko, natomiast ten design już mnie trochę tak bardzo nie zachwyca, szczególnie jak już znam jego wersję z drugiego sezonu. Drugi sezon jest mega, jeżeli chodzi o designy nowych Bakuganów, szczególnie Nilius genialnie na tym wyszedł. Tak ja bym kurde chciała mieć już jego wersję Core, no ale nie można mieć wszystkiego, trochę jeszcze poczekam. Szczególnie, że jeszcze nie dostaliśmy wszystkiego z Battle Planet, więc na razie jednak otworzymy Niliusa i proszę bardzo. Design fajny, ale już mówię, nie zachwyca tak bardzo. Jedyne, co mnie nadal śmieszy, to te miniaturowe łapeczki, które są tutaj tak śmiesznie wyrzeźbione. Minus jest taki, że one są praktycznie mało widoczne. Jakby były pomalowane na przykład fioletową farbą, tak jak tutaj łapy i części pyska, to byłoby lepiej. No i inny mankament, że ten Nilius ma takie same kolory oczu. W wersji Armored Alliance to zostało poprawione, zarówno w wersji Ultra, jak i w wersji właśnie Core i to się dużo bardziej pali. Tutaj oczywiście 500 B-Power nadrukowane. No i generalnie ok, prezentuje się w porządku ten Bakugan. Odłożę go jednak tutaj, żeby stał przed swoją kartą. Następnym Bakuganem, którego weźmiemy, któremu już bardziej mogę się przyjrzeć, bo dopiero co miałam, że tak powiem, okazję odpakować jego wersję Diamond, więc nie miałam jeszcze zbyt dużego doświadczenia z tym Bakuganem. Tutaj na pomarańczowo mamy właśnie zaznaczony ten jeden element, jego szczypiec. Mówiłam już, że jego w wersji Diamond ten element został potraktowany po prostu niebieską farbą metaliczną. No ma całkiem ciekawą tą formę zewnętrzną. Tutaj te wszystkie zdobienia, dodatkowo podkreślone malowaniami jasnego niebieskiego. No przyznać trzeba, że nowe akłosy naprawdę się prezentują fajnie. No ale dobra, nie przedłużając, otworzę Weistroxa na rdzeniu i 3, 2 i 1. I proszę bardzo, Weistrox w wersji Core. Jestem ciekawa, kiedy uda mi się zdobyć jego wersję Ultra, bo na chwilę obecną jeszcze jej nie mam. No ale mamy tutaj w każdym razie Weistroxa. Tu ma nadrukowane 200 B-Power i generalnie ciekawa sylwetka. No jest fajnie pomyślany, bardzo fajnie rozwiązany jak na tak prostą formę. Te łapki tutaj, szyja, łepek. Ten łepek jest śmieszny tak naprawdę. Bardzo fajnie wygląda, jak pomarańczowa farba tutaj kontrastuje z tym ciemnym błękitem. Naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Tutaj te łapki. Jeżeli chodzi o składanie tego
bakugana. Musimy tutaj wszystkie te odnóża schować, przytrzymać, tutaj schować szczypce i już. Słychać taki cichy klik jak gdyby, jak się go składa, więc no jest, ale otworzę go jeszcze raz na rdzeniu, żeby nie było. O, proszę bardzo. Generalnie bakugan prezentuje się całkiem fajnie. Jakość plastiku jest, tak jak w przypadku reszty bakuganów, w porządku. Bakugan prezentuje się fajnie. Czy będzie moim ulubionym bakuganem? Raczej nie. Po prostu wygląda ok. Jest ok i właściwie tyle, co mogę o nim powiedzieć. Na razie odłożę go po prostu tutaj z boku. O, niech stoi przed swoją kartą. No i na koniec został nam ten oto, proszę bardzo, Trunkanius. No to przyjrzyjmy się, jak z bliska wygląda Trunkanius Ultra. I przyznam szczerze, no jego forma jest dość interesująca. Ciekawie jest nawet zaznaczony jego kształt jakby tutaj ciała. Ciekawie zrobione tutaj są te uszy, kły. Ciekawe, czy można je bardziej... O, można je bardziej odgiąć. Ta cała trąba jeszcze bardziej się jakby uogólnia. Jest to naprawdę dziwny bakugan. Tu ma oczy chyba zrobione właśnie. Te uszy. Szczerze mówiąc, w tej swojej wersji kulistej wygląda bardziej jak słoń niż na tej karcie. To jest w sumie zaskakujące dość, jeżeli chodzi... O, przy okazji tutaj widzę od razu, jest strzałeczka. To jest akurat część z magnesem, więc to w sumie dość oczywiste, że tutaj jest właśnie strzałka usadowiona. I jeżeli chodzi jeszcze o całą tę formę tego bakugana, to jest naprawdę ciekawie zrobiony. Pomijam już to, że jest to pierwszy słoniowaty, bo drugim jest właśnie Maxodon, który się pojawił w drugim sezonie. Jeżeli chodzi o tutaj postać Trunkaniusa, no to prezentuje się on całkiem spokojnie. Jest naprawdę ciekawie zrobiony ten design. Spróbuję zamknąć tą część. O, no teraz jak zamknęłam ten magnes, to podobnie jak w przypadku Phaedrus Ultra, bardziej on chyba przypomina słonia. Co myślicie? Tak mi się wydaje, że teraz wygląda lepiej niż jak ma ten magnes wysunięty. No jasne, musi złapać jakoś rdzenie, ale jeżeli chodzi o taki do zdjęć formę, no to wygląda to naprawdę ciekawie. Uszy tutaj można lekko je poruszać. Nie wiem, czy one są... One niby są tutaj na sprężynce, jak widzę od wewnątrz. No ciekawy bakugan. Jeżeli chodzi o design, to naprawdę jest ciekawie tutaj zaprojektowany. Te nóżki mi się podobają, że są właśnie takie osobne, że on może normalnie tutaj stać. I serio, jak schowany jest ten magnes, to bardziej przypomina mi tego słonia. To jest naprawdę dziwne. Odkryłam to w przypadku Phaedrus, że właśnie w tamtym momencie, jak zapnę magnes, to wyglądała ona bardziej jak wersja z anime. I w przypadku Trunkaniusa jest bardzo podobnie. Z kulki mamy słonia. To jest naprawdę mega. Może to nie jest najbardziej interesujący bakugan z całej serii, ale na pewno trzeba przyznać, że jego design jest dość imponujący. Ładne wszystkie detale, podoba mi się te zdobienia, które są. Fajnie jakby te elementy tutaj były pomalowane bardziej na czarno. To wiem, może bym to pomalowała z nudów, ale nie jest nic to pewnego. Tak czy siak, bakugan wygląda fajnie. Jest w porządku ten design. Tutaj te wszystkie elementy malowania, naprawdę są to fajnie zrobione, zaprojektowane, przemyślane. Wygląda spoko ten bakugan. Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona jego designem. Jeżeli też chodzi o same statystyki bakugana, to nie jest źle. Mogło być gorzej. Ten Trunkanius jest na miejscu drugim, jeżeli chodzi o te bakugany, jeżeli chodzi o klasyfikację tego konkretnego gatunku bakugana. Darkus jest lepszy, ale Ventus wcale dużo mu nie ustępuje tak naprawdę. Serio, fajnie wygląda, prezentuje się tak, jak słoń powinien się prezentować. No ale dobra, dość mojego gadania, spróbujmy go zamknąć, zobaczymy, jak się składa ten bakugan. Oczywiście, jak znam życie, to pewnie te rogi trzeba tutaj schować. I teraz tak, zobaczmy. Oczywiście odblokuję ten magnes, bo to musi być jednak odblokowane do zamknięcia bakugana. I teraz tak, zacznijmy od łap, bo zgodnie z instrukcją najpierw musimy zamknąć łapy. Mamy jedną, drugą. Proszę bardzo. I teraz musimy je tutaj schować. O. Raz i dwa. I jest, proszę bardzo, trzyma się. Mniej więcej oczywiście. Następnie mamy do złożenia jego trąbę, czyli tu powinno być raz i dwa. Ok, trzyma się. Tu mamy. Ok, jest ok, na razie się trzyma. I na końcu jest ta część z magnesem, która wszystko przytrzymuje. O, proszę bardzo. I jest złożony Trunkanius Ultra. Nie jest to naprawdę trudny bakugan. Trochę może być rzeczywiście kłopotliwy na początku, ale wydaje mi się, że dość szybko można się przyzwyczaić do jego konkretnego typu składania. Jeżeli chodzi tutaj o zewnętrzną sylwetkę tego bakugana, no jest ok, jest w porządku, jeżeli chodzi tutaj o wszystkie te detale. Podoba mi się, że ma podkreślone szczegóły tutaj innymi kolorami farb.
skarb. Jest to ładnie i estetycznie zrobione. Natomiast no to, czego nadal nie lubię przy Bakuganach Ultra z pierwszego sezonu szczególnie, to te dwa elemenciki. Alto Brontë's Disease jest ciągle żywy i nie ustępuje. W drugim sezonie bardzo mocno udało im się to zniwelować. Niestety pierwszy sezon, odnoszę takie wrażenie, jakby pierwszy sezon był trochę poligonem testowym. Zobaczymy też, na ile drugi będzie takim poligonem, no ale pierwszy mniej więcej tak bym oceniała na chwilę obecną. I jeżeli chodzi jeszcze tutaj o trunka newsa, to właściwie chyba byłoby na tyle. Mamy tutaj strzałeczkę, więc musimy go w tą stronę potoczyć na pole. Rozłożę trochę rdzeni i spróbujemy go potoczyć. Jestem ciekawa, jak wygląda jego transformacja. Okej, w porządku. Trochę rdzeni poustawiałam. Mam nadzieję, że będzie to w miarę okej wyglądać. Jeszcze raz, bierzemy trunka newsa, mamy strzałeczkę i cóż, spróbujmy, idźmy na żywioł. 3, 2 i 1. Okej, w miarę jakoś to poszło. Co prawda nie tak to sobie do końca planowałam, ale złapał rdzeń, wyskoczył całkiem prawidłowo. Spodziewałam się, że będzie tutaj trochę gorzej z tym prawidłowym właśnie wyskokiem, ale nie jest tragicznie. Więc tutaj odstawię te rdzenie. Miliusa z powrotem postawię na miejsce, tu przed swoją kartą. Tak stoi, Weistrox też. O, proszę bardzo. I mamy trójka newsa. Nawet całkiem nieźle poszło. Otwiera się całkiem sprawnie, lepiej niż się spodziewałam, że będzie się tutaj otwierał. Tu postawię jego te kły. O, proszę bardzo, jedyna manualna część w tym całym Bakuganie. No i zamknę tą też ten magnes, który mnie trochę wkurza, bo przestaje wtedy trunkanius wyglądać jak trunkanius. No i proszę bardzo, mamy otworzonego trunkaniusa Ultra. Naprawdę jest to ciekawy Bakugan, trzeba przyznać. Na pewno ciekawszy niż się spodziewałam, niż że będzie po prostu. Może się skuszę jeszcze na jego wersję Darkusa. No czas pokaże tak naprawdę. Na razie jednak skupię się na tych Bakuganów, które mam dalej na liście. Przyznam szczerze, że początkowo tego Bakugana w ogóle nie brałam pod uwagę, jeżeli chodzi o moją osobistą listę. Głównie dlatego, że no bądź co bądź, to był trzypak, w którym po pierwsze był trzeci już Nilius, którego miałabym w kolekcji. I na początku jeszcze jak ten zestaw wyszedł, to miałam nadzieję, no może jednak Trunkanius tu się pojawi się w single packu albo gdziekolwiek indziej. Ale tak się niestety nie stało. Tak samo jak w przypadku Maxotaura Ultra zresztą. Więc no cóż, musiałam podjąć decyzję. Plusem jest to, że w tym zestawie pojawia się także Weistrox w swojej odpowiedniej domenie. W ogóle to jest ciekawe, bo w tym zestawie wszystkie te trzy Bakugany występują w swoich domyślnych domenach. No ale kurczę, dlaczego musiał tu być akurat Darkus Nilius? Nie mógł być, nie wiem, jakiś inny Nilius innej domeny albo chociażby inny Bakugan? No ale dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi o trunka newsa w ogóle. Podstawię go tutaj przed swoją kartę. Niech sobie stoi. Podoba mi się to, że on stoi na wszystkich tych czterech nogach normalnie. Jest strasznie podobny do Rampariana pod tym względem. No i tak. To by było właściwie na tyle, co na dzisiaj miałam do opowiedzenia o tym zestawie. Tu jeszcze odłożę karty supermocy, żeby sobie leżały. Piszcie, co sądzicie o tym zestawie. Macie już w swoich kolekcjach ten zestaw? A może dopiero planujecie jego zakup? Albo w ogóle nie planujecie? No i piszcie też, jak podobają wam się te Bakugany. Ogólnie mówię tutaj o Ventus Trunkaniusie Ultra i Aquos Weistrox Core, bo są to niezaprzeczalnie dwie nowości, jeżeli chodzi o te zestawy. Nowości, które właściwie no ja mam oczywiście okazję odpakować. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że ten Trunkanius Ultra naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył, jeżeli chodzi o design i naprawdę fajną ma tą sylwetkę. Naprawdę przekazuje to, jaką postacią jest Trunkanius i rzeczywiście przekazuje to, że jest słoniem. Naprawdę fajnie jest to wykonane. Bawi mnie to, że jest dość podobny do Rampariana z drugiego sezonu, jeżeli chodzi o tutaj nogi na przykład, ale to jest właściwie szczegół. Może jak będę miała okazję późniejszym dość czasie odpakować w pewnym momencie Rampariana, mam nadzieję, że z zestawem bojowym, bo bardzo bym chciała wiedzieć, jaki ten zestaw bojowy dla Rampariana będzie, to może wtedy uda mi się w każdym razie je porównać. Tak czy siak, na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zachęcam także do subskrypcji osoby, które jeszcze tego nie zdążyły zrobić. Najlepiej subskrypcja z dzwoneczkiem, żeby żadne materiały Was nie ominęły. A ja tymczasem się żegnam i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym materiale. A teraz do zobaczenia!